Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Klimaktowon, łagodzącego objawy menopauzy. Dzień dobry Państwu, a szczególnie witam Panie, dlatego że temat będzie nieco kobiecy, w zasadzie tylko kobiecy, bo będziemy odpowiadać na pytanie następujące. Czy jest możliwa w czasie menopauzy zmiana terapii hormonalnej na zioła? Oczywiście jest możliwa i nawet powiedziałbym, że jest wskazana. Jeżeli Panie tolerujecie stosowanie ziół w przypadku menopauzy, czyli te problemy, które się związane są z menopauzą, cofają pod wpływem naturalnych produktów, to oczywiście należy zastąpić leczenie, podawanie środków syntetycznych, bo to są zwykle leki hormonalne, w plastrach czy też w inny sposób stosowane, na zioła, dlatego że zioła są dużo bezpieczniejsze od leków syntetycznych, a menopauza nie jest chorobą. Leki są do leczenia chorób, a nie do stosowania na naturalny stan, którym jest menopauza. Menopauza, podobnie jak miesiączka i ciąża, nie są chorobą. Zatem jaką suplementację diety można by zastosować w przypadku menopauzy? Przede wszystkim wysuwają się tutaj cztery takie surowce najczęściej używane. To jest korzeń pluskwicy groniastej, to są szyszki chmielu, czasami owoc niepokalanka, koniczyna łąkowa, soja. To jest pięć takich produktów, takich surowców, które są wykorzystywane najczęściej w przypadku łagodzenia objawów menopauzy. Można je z sobą łączyć. Ja osobiście sugeruję łączenie i najczęściej stosuję połączenie korzenia pluskwicy groniastej z szyszkami chmielu. Nie trzeba ich wtedy stosować długo. Te plastry, które się stosuje jako leki, podczas leków syntetycznych, no niestety kobiety je stosują całymi latami. Nieraz mi się zdarzała sytuacja, że przychodziły panie już po 60, które nadal te plastry sobie przyklejały, bo nie były w stanie się pozbyć tych plastrów. Każda próba odstawienia dawała bardzo nieprzyjemne objawy i one po prostu cały czas te plastry sobie przyklejały. Więc sugestia, żeby stosować preparaty ziołowe, jest jak najbardziej uzasadniona. One umożliwiają takie miękkie lądowanie. Wpierw można nieco większą dawkę tych preparatów, tych surowców zielarskich stosować, potem nieco mniejszą, ale najczęściej w ciągu pół roku udaje się zahamować już te wszystkie nieprzyjemne objawy. Trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że w okresie okołoklimakteryjnym u pań pojawiają się przeróżne dolegliwości, przeróżne. Zastosowanie preparatów takich właśnie leczących, łagodzących objawy menopauzy jest bardzo uzasadnione. Ja wczoraj miałem pacjentkę, której zastosowała, mimo że była młodą kobietą, 42-letnią, zastosowała sobie połączenie pluskwicy groniastej z chmielem i objawy kompletnie wydawały się niezwiązane z menopauzą, ustąpiły. Czyli jest to jednak, było to powodyktowane tymi wahaniami hormonalnymi, które są. Na końcu jeszcze pamiętajcie Państwo o preparatach ziołowych przy nadmiernym krwawieniu miesięcznym, a nadmierne krwawienie miesięczne i skłonność do mięśniaków zdarzają się w okresie okołoklimakteryjnym szczególnie często. I wtedy szczególnie dobrze i bardzo dobrze sprawdza się krwawnik, ale też inne surowce zielarskie, na przykład takie tasznik, niepokalane. Zresztą recepturę taką stosowaną macie Państwo, przeze mnie najczęściej, macie Państwo na ekranie. Często Panie pytają, czy można łączyć terapię lekami syntetycznymi z stosowaniem preparatów ziołowych. Można, ale ja zawsze sugeruję, aby w miarę uzyskania tego efektu poprawy te syntetyczne stopniowo eliminować na korzyść tych ziołowych, a potem już całkowicie wyeliminować. Więc w takim okresie przejściowym można jedne i drugie stosować razem, ale potem jednak zdecydowanie sugeruję już przejść na preparaty ziołowe. Oczywiście pamiętajcie Państwo, że w przypadku jakiejkolwiek wątpliwości należy spytać się lekarza bądź farmaceuty. To są fachowi pracownicy służby zdrowia i oni są w stanie Państwu doradzić. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Klimaktobon, łagodzącego objawy menopauzy.